Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Unity, Assassin's Creed Unity, gdzie nie mam pojęcia, co się w ogóle dzieje. Naprawdę jestem zdziwiony. Znacznik, tak? Można sobie znacznik ustawić. Ta gra ma przyjemny system parkouru, gra troszeczkę się tak FPS-y. A poczekajcie sekundę. A chciałem po prostu zobaczyć, czy graficznie coś wrzucamy, czy coś. Tu są mody do tej gry, żeby gra lepiej działała chyba. Czy ja tak się nie zagłębiłem, po prostu włączyłem ją. Może to mój błąd. Może nie. Co mi się wydaje, że może ta gra działać lepiej? Je vais t'envoyer sous terre. J'y étais presque. Walka jest strasznie trudna. W sumie się biegnąc wydaje, że mi się gra cała ścina. Nie wiem, ja mam takie wrażenie. Na Q można się schilować, dobrze. Nie wiem, tak mi się po prostu zdaje, że coś jest tu nie tak, nie? Tam są jakieś punkciki na górze. Unity, Assassin Unity, to jest dopiero gra. Ja pierdzielę, nie? Gdzie jestem? Staram się często patrzeć na wszystkie modyfikacje do gier, w które grałem, ale no tutaj chciałem zagrać takiego vanilowego Assassin's Creed'a. I mam nadzieję, że nie zrobiłem błędów. Jak zwykle znajdźki to moja bardzo ważna rzecz tutaj, dla mnie. Wiem, że w tą część można zagrać w kilka osób, to jest ciekawe, nie? Obraz się ścina, czekaj, Aita. Dobra, jestem, nie wiem, po prostu czuję, że się ekran cały gryzie. Ja też nie mam monitora z więcej niż 60 Hz i to jest właśnie ten problem. Muszę sobie w końcu ten monitor kupić kiedyś. Bo to na pewno dużo tutaj psuje mi. Są tu skrzynki, nie wiem na którym piętrze. Właśnie, są tu piętra. Nie co za skrzynka, ale wygląda fajnie. Mamy jakieś pieniążki, nie wiem po co one będą, co tutaj będziemy kupować. Czemu tak se chodzę zamiast robić misję? Wiecie, ja muszę się przystosować do nowego uniwersum, nie? Nowego świata, francuskich rewolucji. O, nie tak! A on jest mi przy Wersalu. Dobra, czekajcie. Ja tu skrzynkę nie mam, że będę mógł zabrać. To są za rzeczy, sklepy, dobra, myślę, że to są rzeczy, co ja mogę ogarnąć. Hotel, szybka podróż, misję mamy gdzieś, czekajcie, tutaj mamy orła.
Odskoczmy do tego punktu widokowego. Kurde, krzesło mnie tutaj blokuje. Wiecie, jak to jest. Coś nowego zawsze zmienia ci perspektywę i co widzę z takiego asasyna, nie wiem, czego mam się spodziewać. Z jednej strony fajnie być w tym Paryżu, z drugiej strony nie wiem, czy to dobrze wygląda, czy to może wyglądać lepiej. Nie powinienem narzekać, takie Black Flagi, te gry po prostu włączałem i grałem, nie? Ale ten Unity, wiecie, jak to jest, słyszałem o nim po prostu za dużo i... Kiedyś widziałem też jakiś filmik przedstawiający modyfikację do niego. Jak ktoś tam to zrobił, że on działał zajebiście. To jest gdzieś skrzynka, ale dobra, to jest wyżej. Fajnie, że tych niektórych mieszkań, domów można wejść. Na pewno powiem, parkour jest inaczej zrobiony. Bardziej płynnie. Nie przejmujcie się mną. Ale przez to czuję, że on jest jakiś taki wolniejszy na nas, nie? Dobra, musimy się dostać tam na górę. Przez ten cały tłum. Chyba jestem za bardzo, wiecie co, wyczulony na niedoskonałości przez ostatnie granie w grę. Dzisiaj w ogóle jest niedziela. Jeszcze niedziela jest zawsze dla mnie dniem, którym niedobrze mi się gra. W sensie dobrze, czuję się taki, wiecie. W sensie czuję się taki niezmęczony, mogłem powiedzieć, a bardziej przygnębiony jutrzejszym dniem. Nie mam ochoty grać, nawet może serial pooglądam, wiecie. Nie wiem, w co ręce włożyć. Nagrywałem dzisiaj Praetoriansów, nagrałem tam kilka odcinków, ale to i tak musiałem za każdym odcinkiem robić takie, dobra, to co, lecimy, lecimy, lecimy. Wiecie, miałem takie zmęczenie po prostu, zmęczenie. Zawsze takie mam i teraz dziś tak włączył mi się ten asasyn sam z siebie, chciałem go tylko załączyć, zobaczyć. A się tak załączył i no dobra, od razu nagrywamy, nie? I się nagra ten jeden odcinek i tak jestem, gdzie jestem, nie? O, tu jest skrzynka, czekajcie. Mam też do obejrzenia jeszcze serial, oglądałem stamtąd. Bardzo ciekawy, powiem wam. Obejrzałem pierwszy sezon właśnie, ile w ciągu tam 2 dni. Tylko kurde, na drugi sezonu nie ma na Netflixie. Widziałem, że trzeba go szukać, ale jest. I trzeci sezon właśnie już jakby zaczęli robić, już działa, już jakiś odcinek. I ja takie, kurde, no teraz muszę znaleźć tego miejsce, żeby zrobić go, obejrzeć. Małe to miasto. Nie pierdziesz, że cała gra się opiera na takim małym miasteczku. Bo jest bardzo małe. To jest Paryż. To na pewno jest Paryż. No nic. No nic, zobaczymy. Lecimy do naszego punkcika misji. Zobaczmy, co na nas tam misja, co na nas w misji czeka. Bonsoir, Olivier. Est-ce que Monsieur de la Serre est rentré? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception en son honneur. C'est au palais. Une fête? Je n'ai pas été invité? Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Je trouverai un moyen d'entrer.
Et sais-tu quand monsieur sera de retour? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées et venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Do gabinetu pana Larensa, myślę. Tak, ale chodzi mi, że ruch jest taki wolny. Tam w tego zostaną, to speedowaliśmy, a to takie jest w miarę płynne, ruszające się inaczej, wiecie. Książka. Les tragiques. J'en désespère déjà. La glisse sous la porte. Il la trouvera dès son retour. Mémoire de Monsieur D'Artagnan, le préféré d'Élise. Hop, hop! Voilà. Remise en main propre. Et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. Ale kasynka jest zlagowana. Je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout. Encore moins un bal. Laissez donc, mon brave. Je vais m'en charger. Oh, merci, jeune homme. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier du Telem. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant! Musimy się dostać po swojemu. Deux invités. Suivant, je vous prie. Quelle affluence. Certes. Dobra, musimy się tam dostać. Mamy tu wojsko. Jej, fajerwerki. Contentons-nous d'une brève apparition de politesse. Je suis fatigué. Comme vous voudrez. Le tiers état est presque en révolte et eux, ils donnent une fête. C'est en quelle heure cette fête? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de la Serre. Czy jest tak jak poruszanie się po cichu? To jest w ogóle coś nowego. Nie było tego w Azesynie. By się przydało. Niebezpiecznie. Alors, cette relève, ça vient? Możesz, kurde, to tak nie miało być. Sans invitation, vous n'entrez. To trochę niefajnie zostało wytłumaczone, jak przeskoczyć z osłony na osłonę.
Le tiers état est presque en révolte, et eux, ils donnent une fête. C'est en quel honneur ? Alors cette fête ? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de Delacer. Ciężka sprawa, ale damy radę chyba. Alors, cette relève, ça vient? Regardez-moi celui-là. Ces souliers doivent valoir plus qu'un mois de mois. Vous, là-bas! Halte! Descendez de là! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête? Plaît-il? Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non, non, non! Descendez! C'est ça. Je vous retrouverai plus tard dans les jardins. Bien sûr. Kim są oni wszyscy, ci, co się poświetlają? Je peine à me rappeler de notre dernière rencontre. Cela doit remonter à cette affaire avec... Et je vous serai gré de ne pas l'évoquer. Madame. Dziwne postacie tutaj chodzą, nie? Po tej imprezie. Co ten chłop na lewo tam robił, nie mam pojęcia. M'accorderiez-vous cette danse, beau gentilhomme? Merci. Un autre jour. Oh. Oh. Attendez à ce que la plèbe se soulève cet après-midi. Bien entendu, le roi. De nouveaux impôts et pas l'ombre d'une concession sur la question de la... Alice de la Fraise. Mais Marie, bien sûr. Nous la connaissons depuis longtemps. Vous êtes... Pourquoi t'attendez-vous? N'essayez pas un coup d'attrapage pour payer ma tête. Niech sobie tańczą. Jak za dzieciaka, nie? Elle a toujours aimé quand lui court après. Jak za dzieciaka po prostu. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Się oko patrzy z tego obrazu. Hey, tu portes l'une des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies, énormément de pompe. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père ? Il est là ! Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi? Tu me jettes dehors? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pommerée. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez! Seigneur! Ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas? Nous sommes aux trousses d'un intrus, mademoiselle de la Serre. L'avez-vous vu? Non. Vous cherchez une autruche? Comment grimperait-elle toutes ces marches? Et comment se serait-elle enfuie de la ménagerie du roi? J'aurais pu être de service à la fête, mais non. Quelle perte de temps. Il n'y a personne ici. Hein? Mais qu'est-ce que... Ah, tant pis, il y a plus grave.
Jak przeskoczyć z kryjówki do kryjówki, nie? To mnie bardziej ciekawi. A tego nie mam pojęcia, jak zrobić. Tego mnie nie nauczyli. Franchement, qui viendrait traîner par ici? Je parie à 10 contre 1 qu'un de ces rupins va me vomir sur les pieds. Je n'ai pas patié, on ne peut pas uciekać. Normalnie. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Siver, il faut partir! Garde! À l'aide! Au meurtre! Mon Dieu, il a tué le seigneur de la Serre! Tutaj będzie nieźle. Coś będzie nie tak z tym, nie? Tak mi się zdaje. Jeżeli pasę, czemu tutaj tak się długo ładuje? Nie, naprawdę, ładuje się za długo. Ale cóż mogę poradzić na to? Nic nie mogę na to poradzić. Ale co, zostaniemy pewnie wyrobieni. No! C'était pas moi! C'était Damien qui tenait le couteau! De grâce, ayez pitié! Gaia est omnes divisa in partes tres. Il nous tue! Oh mon Dieu, ayez pitié! On tue les prisonniers ici! Ça suffit, espèce de dégénéré! Où suis-je? En enfer! Ale drzwi się nie zamknęły. Ty kim jesteś, panie? Bienvenue dans ton nouveau foyer. Czyli jesteś w więzieniu, jak widać. Vois cela comme un honneur. Ces temps-ci, on n'embastille que les fous, les pervers et les traîtres. Qu'est-ce que tu regardes, merdeux? Coś jeszcze może powiedzą. Alors, il me reste à savoir si tu as tué quelqu'un d'important, ou plutôt baisé quelqu'un d'important, Idźmy spać, bo co mamy zrobić, nie?
Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. No i panie. Tu es pitoyable, tu es pitoyable. Attrape-moi cette crevure. Joli coup, merdeux. Voyons si tu te défends aussi bien. Tout ça pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux de se taire. Répète-moi ça. J'ai rien d'autre à te dire, vieillard. No, atakuje. Już nie jest maszowanie, trzeba dobrze klikać to, eh? Rends-moi ce qui m'appartient, et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins? Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est? Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année déjà? 76? 77? En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoins. Comment sais-tu? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre. No właśnie, był asasynem. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire. Souviens, je Patrick Écoute, Cormac. Je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Był Templariuszem. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule? Dwa miesiące aż. Encore. Concentre-toi, merdeux. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. C'était un coup de canon. Parfois, la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. À moi, tu préfères pourrir ici. Prisonniers, debout contre le mur. Au nom de qui? Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence! En arrière! Bon, il est temps de sortir de ce trou. Vous là-bas! Allez, merdeux! C'est le moment de courir! Quoi qu'il arrive, reste près de moi. Laissez-moi sortir! Tiens bon, Damien!
Co tu się dzieje, nie? Fermé. Tu vas devoir les retenir, merde. Si on poignarde, je te jure que je viendrai te hanter. Bellette, la porte est ouverte? Pas encore. On a un problème. Trouve une solution. Merveilleux. Ne dépêche pas pour moi, surtout. Ale walka niezła. Ludzie się wdarli. Ja pierdzielę, a się dzieje tutaj akcja od razu. Czy jednak mieli armaty? Co? Muszę mieć umiejętność, żeby otworzyć skrzynkę? Par ici! Feu! Mais tirez, bon sang! Retenez les prisonniers! Et toi! Halte, vous là! Et là-bas! Halte! Vous n'irez nulle part, redin! Rentrez dans vos cellules! Prisonniers, halte! Rendez-vous! Vous êtes fait comme des rats! Merci! Lâchez vos armes! Laissez de vous battre! Rendez-vous! Lâchez vos armes! Et maintenant, grimpe. Bravo. Et comment on fait pour redescendre? Et confiance. Masakracja, co tu się dzieje w ogóle? Przyzwyczajenie się w ogóle do tej części. To jest. Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible! Impossible? C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! Et merde. Niedoładowane tekstury z daleka. No ciekawe nawet, ciekawe. Tylko ta gra mogłaby być bardziej zoptymalizowana, bo naprawdę jest ciężko. Élise? Eh bien, quel accueil? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Élise,
je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté? Elise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moi un templier. Toi ? Ça te surprend ? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non ! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas... C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Cacheté. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir? Va-t'en. Je t'en prie. Że dom bój. Tak. Ale się dzieje. Nie jest tutaj templariusz, tam asasyn. Diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Paryż jest teraz otwarty. Możesz pozwiedzać miasto lub przejść do kolejnej misji trybu jednoosobowego. Ohoho! I to jest... To jest to miejsce. Tylko teraz to jest to miejsce, a gdzie jest tamto poprzednie miejsce? F3. Teraz mnie ciekawi, gdzie jest reszta, tamta stara. Bo nie zrobiłem tamtej części wszystkiego. No nic. Ale to w kolejnym odcinku zobaczymy. Do zobaczenia wkrótce. No i co? I cześć, nie? Czekajcie, bo się... Dobra, nieważne. Cześć!